Ogólnopolski zasięg. Jest film taki w internecie. Wtedy tylko Komor wyszedł, wypuścili tą młodzieżówkę Platformy, ona blokowała nasze i Komor już nie odjechał, nie? A on się wtedy zaczął wydzierać. Bardzo agresywny. Dzień dobry, jesteśmy w gmachu sądu we Wrocławiu. Rozmawiam z obwinionym, czy oskarżonym Robertem Jarosławem Bogusławskim. No właśnie, czego dotyczy sprawa? No sprawa jest dosyć kuriozalna, ponieważ dotyczy sprawy tak zwanego KOD-u. Ja byłem na manifestacji KOD-u i zostałem oskarżony o zakłócanie tej manifestacji. Jednak ten paragraf się nie sprawdzi, oni już wiedzą o tym, ponieważ nie zakłócałem tej manifestacji. To dołączyli jeszcze jeden artykuł z prawa ochrony środowiska, który zabrania używania urządzeń nagłośnieniowych. A miałem wtedy tubę, wygłaszałem przez nie moje poglądy i za to zostałem też skazany. Wyrok już zapadł, także to jest rozprawa apelacyjna. Ja pisałem odwołanie i to odwołanie właśnie dzisiaj będzie rozpatrywane. Proszę jeszcze przybliżyć tę sytuację. Czy tam dochodziło do jakichś rękoczynów? Czy była używana przemoc fizyczna? Czy pan tylko coś mówił? Może używa pan słów, które są ogólnie uznawane jako słowa obraźliwe? Nie, absolutnie. W czasie przebiegu tej manifestacji kodowców nie mówiliśmy prawie nic. Praktycznie rozdawaliśmy tylko gazetę Kornela Morawieckiego, którym ja się przyjaźnię, notabene. Rozdawaliśmy to uczestnikom tej manifestacji, więc tym nie zakłóciłem tej manifestacji. Natomiast potem przez urządzenie nagłośniające, tak zwaną tubę, wygłaszałem swoje poglądy na temat KOD-u, na temat poszlak finansowania tej organizacji, na temat polityków, którzy zabierają głos tutaj w ramach tej organizacji KOD. Więc na tym tylko polegało. Wypowiadałem się kulturalnie, nie używając wulgaryzmów, byłem grzeczny, wręcz byłem zaatakowany przez uczestników KOD-u, którzy się rozchodzili do domu i o mało co nie doszło do rękoczynów. Ja mam to nagrane na wideo, także to można sobie obejrzeć nawet na YouTube. A jak to jest, że tylko pan został obwiniony, natomiast grupa, z którą pan był, jednak nie została oskarżona? Otóż jest dzisiaj pan, który jest działaczem KOD-u i ja często go spotykam na różnych takich tego typu moich manifestacjach. Widocznie są bardzo źli na to, że ja otwieram usta i mówię. Także to są chyba ci, którzy pracują dla ciemnej strony mocy, że tak mogę się wyrazić. Ta sprawa tak jakby nawiązała tutaj miejscem oraz formułą do sprawy sprzed kilku lat, kiedy to przedstawiciele środowisk narodowych, że tak powiem, zakłócili wykład znanego profesora Baumana, który wcześniej był znany z tego, że z bronią w ręku zwalcza polskie podziemie niepodległościowe. Czy widzi pan związek z tamtą sprawą? Ależ tak, oczywiście. Ja widzę szereg układów takich w tym środowisku prawniczym tutaj we Wrocławiu, policyjnym i tak dalej, gdzie pewne wyroki, pewne sprawy właśnie zapadają ze względów politycznych. Że jeżeli ktoś wygłasza powiedzmy jakieś poglądy przeciwstawne temu systemowi i sprzeciwia się przeciwko złu, które naprawdę Bauman jest ucieleśnieniem zła. I jeżeli są tacy ludzie jak ja, jak kibice, którzy protestowali wtedy, no to wymiar sprawiedliwości w cudzysłowie daje po prostu wyraz teraz tym takimi właśnie sprawami. Jak po czyjej stronie stoją? Czy stoją po stronie zła, czy stoją po stronie dobra? Tak? Panie Robercie, czy widzi pan szansę na zmianę, czy we Wrocławiu nie rusza się nic? Ja mam bardzo mały kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Nigdy tak po sądach naprawdę nie chodzę ze względu na to, że mam jakąś taki awers. Po prostu ja jestem uczciwym człowiekiem i staram się żyć jak Pan Bóg przykazał i unikam sądów, unikam kontaktów z policją. Dla policjantów jestem miły, uprzejmy zawsze. A czy widzę? Nie jestem w 100% pewien, ale pewne zmiany zachodzą. Zachodzą pewne zmiany i oby to środowisko zostało oczyszczone, albo ci nieuczciwi sędziowie, nieuczciwi prokuratorzy, którzy właśnie w takich sprawach zabierają głos i skazują takich ludzi jak ja, jak kibice, czy jeszcze inne środowiska, pójdą po rozum do głowy. W końcu się oczyszczą, zrobią rachunek sumienia. Innej drogi nie ma, bo tutaj, jeżeli będą szli dalej w tym kursie, no to zabrniemy w ślepy zaułek i jedynym rozwiązaniem będą rozwiązania siłowe i w stosunku do mnie, czy do innych ludzi będą właśnie takie rozwiązania stosowane. Oby do tego nigdy nie doszło.
Ja dziękuję za optymizm, ja jednak nie mam nadziei na samooczyszczenie tego aparatu. Dziękuję bardzo Państwu. Pan opiniony Robert Bogusławski stawił się osobiście. I teraz tak, z wezwanych świadków, czy pan Adam Niewiara jest obecny? Niech nie stawił się? Dobrze. Czyli proszę napisać tak, nie stawił się świadek Adam Niewiara. Wezwany prawidłowo. Następnie tak, kolejny świadek, czy stawił się pan świadek Łukasz Jaśkiński? Jest nieobecny. Czy stawił się świadek pan Piotr Pisarczyk? Tak, jest nieobecny. A to jest pan, dobra. Czyli tak, proszę napisać tak, stawił się świadek Piotr Pisarczyk? Nie stawił się świadkowie Adam Niewiara i Łukasz Jaśkiński. Tytułem też kwestii proceduralnych. Nieobecni dzisiaj w sądzie świadkowie pan Łukasz Jaśkiński oraz pan Adam Niewiara. To są funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto wskazani przez oskarżyciela publicznego jako świadkowie w sprawie podobnie jak pan Piotr Pisarczyk. Natomiast obydwaj panowie policjanci usprawiedliwili sami swoje niestawiennictwo, przebywają aktualnie na urlopach wypoczynkowych poza miejscem zamieszkania. Ponieważ sezon urlopowy się jeszcze nie skończył, sąd przyjmuje to usprawiedliwienie i uznaje nieobecność świadków za usprawiedliwioną. Chcę pisać tak, że dwaj świadkowie stawili się wezwanie prawidłowo usprawiedliwieni, znaczy świadek Piotr Pisarczyk i proszę dopisać, że stawiła się publiczność i przedstawiciele środków masowego przekazu. Stawiła się publiczność i przedstawiciele środków masowego przekazu. Proszę Państwa, zgodnie z procedurą sąd musi prosić świadka pana Piotra Pisarczyka, żeby pan poczekał przed salą rozpraw. Taka jest procedura. Musi pan w chwili obecnej opuścić salę rozpraw. Zostawia się, możecie zostać. Dobrze, teraz udzielam głosu obwinionemu. Pan się coś powiedzieć. Tak, proszę sobie, czy mam możliwość powołania na świadka osoby, która jest na tej sali obecna i była przy tym zdarzeniu? Proszę pana, oczywiście, że pan ma taką możliwość, tylko że w tym momencie wskazana przez pana osoba na czas otwarcia przewodu sądowego i złożenia wyjaśnień, to również musiałby opuścić salę rozpraw. A kogo pan chciałby wskazać w charakterze świadka? Osobę tu obecną, pan Tomasz Małek, jest radnym miasta i był świadkiem tego rozwiązania. No dobrze, czy opiniono świadka, wskazuje w charakterze świadka pana Tomasza Małka? Czy kogoś jeszcze pragnąłby pan wskazać w charakterze świadka? Wiesz, zależy od wyniku procesu, bo mam jeszcze świadków, którzy też byli, ale nie są obecni w tym momencie. Dobrze, to w takim razie sąd prosi, żeby pan Tomasz Małek też pan chwilkę poczekał na rekordę. Dobrze. Proszę Państwa, wszystko zgodnie, proszę już, wszystko zgodnie z procedurą, czyli sąd odbierze dane osobą poznawczą pana obwinionego, potem ewentualnie kwestia wniosków formalnych, a na koniec kwestia otwarcia przewodu sądowego. Czyli wszystko po kolei. Czyli nowa notacja, przewodniczący ujawnił sprzeciw obwinionego od wyroku nakazowego tutejszego sądu z dnia 21 czerwca 2016 roku. To będzie karta 25. Tytułem kwestii proceduralnych. Ponieważ co do zasady sprawy w postępowaniu o wykroczenie są rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, również sprawa przeciwko panu obwinionemu została początkowo rozpoznana w postępowaniu nakazowym. To znaczy na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 czerwca bieżącego roku tutejszy sąd wydał wyrok nakazowy, uznał pana obwinionego za winnego zarzucanego mu wykroczenia, wymierzył karę grzywny w kwocie 300 zł i obciążył kosztami procesu. Tenże wyrok nakazowy się nie uprawomocnił, ponieważ pan Bogusławski skorzystał z uprawnienia do złożenia sprzeciwu. Po wniesieniu sprzeciwu wyrok nakazowy utracił swoją moc i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, czyli na rozprawie. Rozumiem, że pan podtrzymuje swój sprzeciw, tak? Oczywiście. Proszę pana, tak, i teraz tak, sąd musi się spytać jeszcze, czy pan był karany sądownie za przestępstwo albo za wykroczenie? Nie. Do chwili obecnej. Jeszcze jedno pytanie w kwestionariuszu. Czy pan był kiedyś leczony neurologicznie, psychiatrycznie, bądź żywotowo? Nie. Dobrze. I teraz, czyli to doświadczenie nie karane, nie leczone. I proszę pana, sąd się jeszcze upewni, czy z
wyrokiem nakazowym otrzymał pan odpis wniosku o ukaranie. Znaczy, czyli to pismo, gdzie była treść zarzutu. Tak, tak. Dostałem takie pismo, wyrok nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, a czy do tego wyroku był dołączony odpis wniosku? Nie. Tylko taki dokument, który mam przysłać. A mógłby pan okazać? Proszę, bo jest zniszczenie. Proszę pana, a kto jest odpis wniosku? A, to bardzo proszę. Kto jest odpis wniosku? To nie znaczy, że pan odpis wniosku otrzymał. Dobrze. I teraz nowa adnotacja. Proszę pana, tytułem wniosków formalnych. Czy pan chciałby zgłosić jakieś wnioski formalne w tym procesie, na przykład o ustanowienie obrońcy z urzędu albo inne? Nie chcę obrońcy, nie świadka, o którego prosiłem. Jeżeli będzie to konieczne i możliwe, to mogę dołączyć materiały audiowizualne, które były zarejestrowane w tym dniu, kiedy dotyczy właśnie ta sprawa. Czyli czy pan, jak dobrze zrozumiałem, pan chce się bronić sam? Tak, chcę się bronić. I wniosku o stanowienie obrońcy pan nie składa. Czy oskarżyciel publiczny ewentualnie ma jakieś wnioski formalne? Nie. Dobrze, czyli proszę zapisać, że obecne strony oświadczają, iż nie składają wniosków formalnych. Obecne strony oświadczają, iż nie składają wniosków formalnych. Dobrze, tak więc sąd nie widzi żadnych przeszkód, żeby dokonać otwarcia przewodu sądowego, czyli nowa adnotacja. W takim układzie zarządzam otwarcie przewodu sądowego i pana aspirant jako oskarżyciel odczyta zarząd wniosku. Proszę bardzo. Wysoki Sądzie, w imieniu komendanta Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto wnoszę o ukaranie Roberta Jarosława Kuczarskiego, syna Stanisława, obwinionego o to, że w dniu 9 stycznia 2016 roku około godziny 15 we Wrocławiu na placu Solnym zakłócił przebieg niezakazanego zgromadzenia publicznego KOD, skandując hasła przy pomocy ręcznego urządzenia nagłaśniającego, czym naruszył zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w artykule 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawa ochrony środowiska, to jest o czyny z artykułu 52 paragraf 1 punkt 1 kodeksu wykroczeń i artykułu 343 ust. 1 Prawa ochrony środowiska w związku z artykułem 9 paragraf 1. Dziękuję, proszę. Teraz nowa adnotacja. Sąd poucza pana obwinionego o prawie do składania wyjaśnień oraz prawie do odmowy składania wyjaśnień i po tym pouczeniu sąd się zapytuje, czy pan zrozumiał przedstawiony panu zarzut. Tak, zrozumiałem. Proszę pana, we wniosku o karanie są w sumie sformułowane dwa wykroczenia. Czy pan przyznaje się do popełnienia któregoś z tych zarzucanych wykroczeń? Nie przyznaję się do żadnego. Czyli do obu. Dobrze, czyli treść zarzutu zrozumiałem, do winy nie przyznaje się odnośnie obu zarzucanych wyczynów. Proszę pana, czy chce pan złożyć wyjaśnienie, czy pan korzysta z prawa do odmowy składania wyjaśnień? Chcę złożyć wyjaśnienie, tak? Chcę pan złożyć jedną rzecz. Dobrze, to nie odnosi obu zarzucanych wyczynów i chcę złożyć wyjaśnienia. Słucham, proszę wyjaśnić. Proszę Wysokiego Sądu, ja to wyjaśnienie już złożyłem na Komisariacie Policji w Miękini i to sąd w tej pierwszej instancji powinien już rozpatrzyć. I tak, czy pan to jest sąd wciąż pierwszej instancji? Tak, jak pan zrobił sprzeciw od wyroku nakazowego, to nie zmienia to właściwość sądu. Będę po prostu zmuszony do tego, żeby przypomnieć, jakie były te wyjaśnienia. Otóż... czy sąd tak może je odczytać? Nie, ja wyjaśnię. Czy pan chce jeszcze raz odpowiedzieć? Proszę bardzo. Otóż w dniu 9 stycznia, kiedy miała miejsce właśnie manifestacja organizacji KOD, byłem obecny tam oczywiście i w trakcie przebiegu tej manifestacji nie zagłuszyłem przebiegu tej manifestacji z tego względu, że nie używałem ani nagłośnienia, ani praktycznie nic nie mówiłem, więc nie byłem w stanie zagłuszyć i przeszkodzić procedowaniu tej manifestacji, tej organizacji. Natomiast użyłem nagłośnienia już po ogłoszeniu końca manifestacji KOD. Więc wtedy pozwoliłem sobie na to, żeby użyć tak zwanej tuby, przez którą tylko i wyłącznie mówiłem, przekazując swoje poglądy na różne tematy, o których mogę tu powiedzieć, jeżeli Wysoki Sąd będzie zainteresowany. Natomiast nie skandowałem haseł, nie krzyczałem przez tą tubę i po prostu nie byłem w stanie, a wręcz byłem zaatakowany przez uczestników manifestacji. Dobrze, natomiast
czy pan obwiniony kwestionuje, że posiadał przy sobie to przenośne urządzenie nagłaśniające? Nie, nie kwestionuję. Miałem, przyznałem się do tego, że miałem, tylko używałem go w celu wypowiedzenia moich poglądów. Nie skanowałem pasem, tak jak mówi oskarżyciel. Nie, to jest to, co jest w oskarżeniu, jest czystą nieprawdą. Proszę pana, tak, to sąd jest związany granicami skargi oskarżyciela publicznego i tak jak chcę zważyć, przedmiotem procesu są de facto dwa wykroczenia, bo jeden zarzut, czyli zakłócenie przebiegu niezakazanego zgromadzenia, to właśnie zdecydowanie nie przyznaje, to jest czyn z artykułu 52 paragraf 1 punkt 1 kodeksu wykroczeń. Tak jest kwalifikowane. Natomiast posiadanie i używanie urządzenia nagłośniającego wbrew przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska to jest odrębne wykroczenie właśnie z artykułu 343 ust. 1 w związku z artykułem 156 ust. 1 tejże ustawy. I po prostu pytanie sądu jest takie, czy pan był świadomy, że na terenach miejskich przeznaczonych do użytku publicznego bez zgody odpowiednich organów co do zasady urządzeń nagłośniających używać nie można, również przenośnych. Proszę sobie, nie byłem świadomy, nie znam ustawy o ochronie środowiska, niemniej po zapoznaniu się z ustawą o ochronie środowiska, to artykuł 156 podpunkt 2 zezwala mi na używanie takich urządzeń w odpowiedniej formie i w odpowiednim momencie, co napisałem w odwołaniu. Czyli pan wiedziony nie naruszył dyspozycji. Oczywiście uważam, że nie naruszyłem, nie przeszkodziłem nikomu. Nie naruszyłem niczyich dóbr, nie miałem zamiaru komukolwiek przeszkodzić lub komukolwiek zrobić krzywdę. Ale po zapoznaniu się z tą ustawą o ochronie środowiska, zapoznałem się również z punktem 2 artykułu 156, który właśnie w takich sytuacjach pozwala mi używać nagłośnienia, o czym mogę wysokiemu sądowi powiedzieć, jakimi pobudkami się kierowałem, jeżeli wysoki sąd będzie zainteresowany. Które pan złożył uprzednio, a następnie uzasadnienie do sprzeciwu od wyroku nakazowego i pan się sam zareklamuje, czy pan to okoliczności podtrzymuje. Czyli nowa adnotacja, sąd postanowił na podstawie artykułu 74 paragraf 1 KPW odczytać wyjaśnienie obwinionego złożone w toku czynności wyjaśniających, odczytano kartę 19a. Odczytano kartę 19a. Proszę pana, faktycznie pan był początkowo przesłuchany na posterunku policji w Miękini, to było w dniu 20 maja bieżącego roku i pan oświadczył, co następuje. Treść przedstawionego mi zarzutu zrozumiałem w całości, nie przyznaje się do przedstawionego mi zarzutu, chcę skorzystać z prawa do złożenia wyjaśnień i wyjaśnień. Było tak, że faktycznie w dniu 9 stycznia 2016 roku pojawiłem się na manifestacji wiecu zorganizowanym przez KOP i w trakcie trwania tego wiecu nie używało urządzenia nagłaśniającego. W tym czasie rozmawialiśmy wraz ze znajomymi gazetę obywatelską wydawaną przez Kornela Morawieckiego. Natomiast kiedy został ogłoszony koniec manifestacji KOP-u i jego uczestnicy rozpoczęli się do domu, użyłem urządzenia nagłaśniającego o bardzo małej mocy i wygłaszałem przez nie moje poglądy. Uważam, że nie zakłócałem wiedzy i manifestacji KOP-u i nikomu nie przeszkadzałem. Chcę podkreślić, że zostałem zaatakowany przez rozchodzących się uczestników manifestacji KOP-u i wobec nich używane były niecenzuralne słowa, wyzwiska, wulgaryzmy oraz groźby. To wszystko mam do udokumentowania, udokumentowane na materiałach wideo. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w tej sprawie. Napisał pan tak. Otóż wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym sporządzony przez komisariat policji Stare Miasto mówi o tym, jakobym zakłócał przebieg niezakazanego zgromadzenia, skanując hasło przy pomocy ręcznego urządzenia nagłośniającego, co jest wykroczeniem z artykułu 52 kodeksu wykroczeń, a w dalszej części wniosku nadmienia, że tym sposobem naruszono artykuł 156 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska. Na tym etapie, już na tym etapie wniosek sporządzony przez policję, jak pan napisał, nadaje się do wyrzucenia w kupę, do śmieci i odrzucenia go już na wstępie postępowania. Biorąc jednak nieznajomość prawa wypełnienia dyrektyw odgórnych w ramach działalności policji, dopuszczam do świadomości to, że policja sporządziła ten wniosek na żądanie środowiska prawniczego lub zwierzchników związanych z polityczną frakcją sprzyjającą antyrządowym organizacjom politycznym. Czyli troską o państwo i bezpieczeństwo jego obywateli miałem niezbywalne prawo do użycia urządzenia nagłaśniającego i wygłoszenia przez nie ostrzeżeń i komunikatów.
i aby nie być gołosłownym, jestem w posiadaniu dowodów w postaci nagrań audiowizualnych w przebiegu całego zdarzenia. Na tychże nagraniach widać, w jakim celu użyłem wyżej wymienionego urządzenia, a sąd rejonowy dla Wrocławia Śród, miejsca 6 Wydział Prawny, nie miał najmniejszych podstaw do zastosowania artykułu 9 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, artykuł 52 paragraf 2 punkt 1 kodeksu wykroczeń, a także artykuł 156 ust. 1 powiązanego z artykułem 343 ust. 1 prawa ochrony środowiska, gdyż nie popełniłem zarzucanych mi czynów i nie działałem na szkodę kogokolwiek. Uprzejmie proszę Wysoki Sąd o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przesłuchanie świadków, którzy byli obecni podczas tego wydarzenia, lub unieważnienie wyroku, który jest tylko i wyłącznie narzucony dyrektywą polityczną. Z poważaniem, Robert Jarosław Bogusławski. Czy pan sporządził pismo tej treści? Tak, oczywiście. I pan podtrzymuje okoliczności w nim podniesione? Tak, oczywiście. Dobrze. Czy chciałby pan jeszcze coś dodać, uzupełnić do swoich wyjaśnień? W tym momencie nie. Jeżeli bym mógł tylko w trakcie jeszcze, jakby są zainteresowany tym, z jakich pobudek byłem tam na placu solnym tego dnia, to mogę to wyjaśnić, ale to myślę, że nic nie wniesie do sprawy, chyba że są byłby zainteresowany. Proszę pana, tak, ale sąd jest związany z przepisem konstytucji, który mówi o tym, że organy władzy publicznej zachowują bezstronność w kwestiach religijnych, politycznych, światopoglądowych. W związku z tym tutaj pana motywacja, czy tam jakieś kwestie polityczne, tym się sąd absolutnie zajmować nie będzie. Tak, tylko chciałbym, jeżeli sąd pozwoli, chciałbym w tym momencie uzupełnić to o to, że podejrzewam, iż to oskarżenie wynikało tylko i wyłącznie z pobudek politycznych, gdyż ja wygłaszałem poglądy polityczne i nie, po prostu nie łamałem prawa o ochronie środowiska. Może w ten sposób. Są to przyjmuje do wiadomości. Dobrze. Czy ewentualnie wyraża pan wolę udzielenia odpowiedzi na pytanie oskarżyciela publicznego? Tak, oczywiście. Czy oskarżyciel miałby jakieś pytania? Tak. Dobrze. Czyli nowa notacja na pytania oskarżyciela publicznego w dniu wyjaśnienia. Proszę panie. Obliczony w tej chwili zeznam, iż wygłasza poglądy publiczne, tak? Poprzez nagranie. Tak. I według obwinionego są to, gdyby to komunikaty z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tak, oczywiście. Przynajmniej mam taką świadomość. I te komunikaty w tym momencie były bardzo ważne dla społeczeństwa. Myślę, że tak, ale to były komunikaty odnoszące się stricte politycznie do sytuacji politycznej w kraju i sytuacji międzynarodowej również. Czy w tym momencie pana komunikaty mogły pomóc w tym momencie społeczeństwu? Myślę, że tak, bo jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeżeli społeczeństwo by zrozumiało ten przekaz, to tak. Tymczasem uczestnicy KOD-u widocznie nie zrozumieli, bo prawie doszło do rękoczynu. Zresztą państwa przedstawiciele byli tam i widzieli. Ja mam to nagrywać. Czy gdyby ta informacja dotarła, która pan głosił tam w tym momencie, w danej chwili, dotarła do społeczeństwa w jakiś inny sposób, to co opóźnienie rozwijałem godziny, czy w jaki sposób wpłynęłoby na bezpieczeństwo publiczne? Nie rozumiem pytania. Czy gdyby społeczeństwo dowiedziało się o tej samej treści, co pan głosił, troszeczkę później, czy w jaki sposób mogło to zagrozić bezpieczeństwu publicznemu? Czy nie rozumiem, na pewno rozumiem. Czy nie rozumiem, czy gdyby pan nie głosił tych komunikatów, tak. w tej chwili, tak. Czy w jaki sposób zagroziłoby to bezpieczeństwo? Gdybym nie głosił, tak. No, myślę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na ten. To pytanie jest dosyć takie niezrozumiałe. Pan już zwracał się do sądu. Tak, przydaje się, że rozumiem sądu. Nie rozumiem tego pytania po prostu. No dobrze, padło pytanie i padło i. Ja po prostu nie rozumiem tego pytania. Kto by to powiedział, gdyby to pytanie od teraz, w tym momencie, to też nie może być nic do tego pytania. Ja to pytanie po prostu nie rozumiem. Czyli w takim układzie, dobrze, ale też proszę zachować spokój. W takim układzie, czy są inne pytania? Nie. Dobrze. Pouczam pana obwinionego o prawie zadawania pytań świadkom i składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego dowodu. Co pan chciał powiedzieć? Chciałbym tylko dodać, proszę, że moje działanie było inspirowane tylko i wyłącznie z pobudek czysto społecznych. Jestem działaczem społecznym już od lat, byłem radnym samorządowym u siebie w gminie i wszelkiego rodzaju moje takie działania są ukierunkowane no, w celu działań społecznych, typowo społecznych, a
nie, powiedzmy, nawet nie politycznych, tylko ukierunkowane są na to, żeby w jakiś sposób wyrazić poglądy, które mogą pomóc społeczeństwu, no nie wiem, w funkcjonowaniu czy podejmowaniu decyzji, tak? Czy to w wyborach, czy w jakichś innych sytuacjach. Dobra. Proszę pana, ewentualnie później po przesłuchaniu świadków pan będzie mógł dodatkowo się przecież wygłosić, czy złożyć do tego wieczki. Teraz oddaję panu do tego, proszę Małek. Pan Tomasz Małek będzie przesłuchany na kolejnej rozprawie. Na kolejnej rozprawie są przesłucha również w charakterze świadków funkcjonariuszy policji oraz dokona odtworzenia zapisu z wideo, który pan złoży tak w sprawie, w którym celu sąd pan jeszcze zakreśli odpowiedni termin. Słucham. To proszę Wysokiego Sądu, czy ja mogę zgłosić jeszcze jednego świadka, który był obecny na tym... Proszę pana, oczywiście, że pan może sąd wyda na koniec rozprawy stosowne postanowienie. I będzie tam, proszę pana, w tym postanowieniu będzie wszystko zapisane. Dobrze. To w takim układzie proszę wezwać świadka, czyli świadek, który odpisał. Pan zawód wykonuje? Jestem wspólnikiem spółki prowadzącej działalność. Czyli przedsiębiorca, to rozumiem. Czy jest pan spokrewniony albo z panem obwinionym, albo z oskarżycielem? Nie. Czyli to są dla pana osoby obce. Czy kiedykolwiek był pan karany za składanie fałszywych zeznań bądź zatajanie prawdy? Nie. Dobrze. Proszę pana, sąd poucza pana jako świadka w sprawie o obowiązku mówienia prawdy. Składając zeznanie przed sądem, pan świadek ma obowiązek mówienia prawdy, a za składanie fałszywych zeznań bądź też za zatajanie prawdy grozi panu odpowiedzialność karna. Zrozumiał pan pouczenie? I gwoli formalności, jakby sąd mógł wpisać pana numer dowodu osobistego do protokołu rozprawy, proszę dokument okazać. Dobrze. I teraz niżej świadek Piotr Pisarczyk zeznanie. Proszę pana, czy pan wie, w jakiej sprawie pan został wezwany i co pan może w tej sprawie zeznać? Rozumiem, że chodzi o sprawę zakłócania demonstracji. Dokładnie. I proszę powiedzieć sądowi, co pan świadek kojarzy z przebiegu tego zdarzenia. Kojarzę pana obwinionego, który podczas tejże demonstracji z użyciem megafonu zakłócał tą demonstrację, powodując, że osoby, które znajdowały się w tylnych rzędach, nie mogące się przedostać do bliżej podium, które było centrum tejże demonstracji kobiet, miały problem z usłyszeniem i, a ponieważ były to osoby starsze, bo nawet takie znajdują się na peryferiach tego typu demonstracji, miały problem z usłyszeniem tego. Dobrze, czy pan świadek, czy pan był uczestnikiem tej... Nie, ja nie jestem członkiem Komitetu Obrony Demokracji ani żadnej innej. Nie, bo chciałbym się spytać, to w jakim charakterze tam pan był obecny, czy pan był osobą postronną, pan był... Byłem osobą postronną, byłem osobą, która przyszła. Ale ja proszę bardzo mnie zabierać głosu, bardzo proszę. Proszę pana, czyli pana obecność w tym miejscu miała charakter przypadkowy? Znaczy nie przypadkowy, ponieważ intencjonalnie przyszedłem na to, że demonstrację, żeby nazwać to przypadkowy. Czyli chciał pan wziąć w niej udział? Znaczy się byłem, tak, oczywiście byłem jednym z tych, którzy przyszli posłuchać, co ma do powiedzenia. Dobrze. Czy według wiedzy pana świadka to zgromadzenie publiczne miało charakter legalny, było zarejestrowane w miejscu? Według mojej wiedzy miało charakter legalny. Zresztą zgłosiłem się w momencie, kiedy zachowanie pana Wysowskiego było, że tak powiem, już dość takie naruszające spokój publiczny. W tym momencie zgłosiłem się do pana funkcjonariuszy z pytaniem, czy być może została na ile też druga demonstracja, znaczy zgoda na drugą demonstrację, co w sposób ja bym korygowała ze sobą. No dobrze, natomiast czy według wiedzy pana świadka, to jest bardzo istotne, bo poniekąd pan obwiniony potwierdza to, że był w tym miejscu, że faktycznie jakiś tam
hasła, wygłaszał. Natomiast kwestia kluczowa jest taka, że według wiedzy pana świadka, to zachowanie pana obwinionego miało miejsce w trakcie trwania demonstracji, czy to już było po oficjalnym ogłoszeniu zakończenia tego zgromadzenia? I jedno, i drugie. To znaczy zaczęło się podczas trwania demonstracji, niemniej jednak rzeczywiście po zakończeniu tejże demonstracji jeszcze trwało. Dobrze. I tutaj, ponieważ sąd jest związany granicami skargi oskarżyciela publicznego, to sąd bada tylko to, co nastąpiło w trakcie trwania zgromadzenia. Czyli zanim zostało oficjalnie ogłoszone, że zgromadzenie jest rozwiązane. Tak jest. Czy może pan wtedy opisać do momentu rozwiązania zgromadzenia przez organizatora, jakie było zachowanie pana obwinionego? Zachowanie polegało tylko i wyłącznie na wykrzykiwaniu haseł, co do których ja się nie ustosunkowuję, bo chyba nie to jest przedmiotem tejże sprawy. Dokładnie. W sposób głośny, na pełny regulator włączonego megafonu i to w zasadzie wszystko, to znaczy żadnych innych działań typu zaczepnych, bo oprócz tych nie prowadzi. Dobrze, i teraz tak, czy skąd pan świadek czerpie przekonanie, że to skandowanie haseł przez pana obwinionego spowodowało zakłócenie przebiegu zgromadzenia? Dlatego, że osoby, które stały w tylnych rzędach demonstracji, a przypomnę, że miejsce wykonywania, czyli przepraszam, wykrzykiwania tychże haseł miało miejsce w bezpośredniej bliskości do osób, które w tylnych rzędach tejże demonstracji miały miejsce, rozdzielone oczywiście kordonem policji, funkcjonariuszy, którzy oddzielali jedną grupę od drugiej. Te osoby, które były na terenie tejże legalnej demonstracji Komitetu Obrony Demokracji, miały problem ze słyszeniem, obróciły się wręcz do panów, którzy byli razem z panem Kozłowskim i zaczęli w jakiś sposób publiczny demonstrować swoje niezadowolenie z tym, że nie mogą słyszeć tego, co się dzieje na demonstracji KOP. I to jeszcze, żeby pan świadek powiedział sądowi, to w sumie ile osób towarzyszyło panu obwinionemu? Nie jestem w stanie powiedzieć, nie była to duża grupa osób. Ale dwie czy cztery? Prawdopodobnie między dwa a cztery. Dwie, cztery osoby, które wyglądały na osoby zaangażowane, bo było też tam wielu zwolenników, którzy podchodzili i wyrażali swoje poparcie dla jego działalności. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie sąd ma do świadka, to może to bezpośredniego związku ze sprawą nie ma, ale pan obwiniony tą okoliczność podniósł i to dla niego jest kwestia istotna. Czy później już po zakończeniu tego zgromadzenia doszło do, nie wiem, to określić się, z kolei jakieś próby zaczepki wobec pana obwinionego ze strony uczestników zgromadzenia? Bo tutaj pan obwiniony oświadczył, że wręcz obawiał się o swoje bezpieczeństwo osobiste. Czy obserwował takie zachowanie, że nie wiem, ktoś próbował się, nie wiem, zamachnąć na pana obwinionego? Nie jest bardzo trudno oceniać subiektywne odczucie strachu przez obwinionego. I na ile on czuł się zagrożony przez 80-letnie panie, które stały w pianuszku otaczającym go i krzyczały, żeby sobie... Ale taka sytuacja miała miejsce. Miała miejsce rzeczywiście, że były też osoby takie, które w sposób jawny nie zgadzały się, czy też demonstrowały swoje niezadowolenie z tego, że do takiej sytuacji doszło. Tak. Dobrze, i ostatnia kwestia. To urządzenie nagłaśniające, o którym pan wspomniał. Tak. Co to było za urządzenie? Ja nie jestem, przepraszam, biegłem do spraw akustyki i techniki z tym związanej, natomiast wydaje mi się, że był to po prostu taki megafon, jak na przykład używają ratownicy na plażach, wtedy kiedy są z bardzo dużej odległości, w bardzo dużym natężeniu decybeli, wykrzyczeć jakąś informację, która na przykład dotyczy się. Dobrze. Czy chciałby pan coś dodać, uzupełnić do swoich zaleceń? Tak, oczywiście. Ja tylko pragnę, żeby Wysoki Sąd dobrze zrozumiał. Ponieważ ja byłem jedną z tych osób, które powiadomiły policję o tym, też to moje, ponieważ nie już abstrahując od hasy, które były przyjmowane przez pana Kusławskiego, nie mnie oceniać ich, bo gdyby one się odbywały na demonstracji legalnej, gdyby taka demonstracja była zakłócana, byłbym pierwszy osób, który również zgłosiłby w obronie pana Kusławskiego zgłoszenie o zakłócanie tejże demonstracji. Wydaje mi się, że doszliśmy do takich czasów, gdzie każdy ma prawo powiedzieć swoje zdanie, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, a ludzie, czy sfery oceni potem, kto ma rację i na tej podstawie pójdzie za jedną z drugą stroną. Natomiast jedyne co, ponieważ w trakcie tych
tych wykrzykiwań dochodziło do, moim zdaniem, powtarzam, subiektywnym, a nie arbitralnym zdaniem, do, że tak powiem, szkalowania imienia, czy też dobrej reputacji KOD-u, mówiąca o tym, że jest ona finansowana przez międzynarodową finansjerę, to prosiłem dyplomatów policjantów, żeby sprawdzić, bo jeśli tego się okazało, że to jest prawda, to co mówił pan Bogosławski, że jest ona nielegalnie finansowana, no to należałoby chyba myśleć o zgłoszeniu podejrzanego przestępstwa przez ten KOD. I tak też, moje zgłoszenie, tak też moja konwersacja z panami funkcjonariuszami wyglądała. Jak się dalej potoczyła w tej sprawie, powtarzam, właściwie treści co do treści nie jest mi oceniać, nie zajmuję się. Co do formy, zdecydowanie wydawało mi się, też prosiłem o interpretację tutaj funkcjonariuszy, czy nie doszło do zakłócenia porządku publicznego przez nielegalne zakłócenie legalnie zarejestrowanej wcześniej demonstracji. Dobrze. Czy to wszystko? W zasadzie tak. Czy pan oskarżyciel ma pytanie do pana Świadka? Dobrze, czyli na pytanie oskarżyciele świadków zeznań. Proszę. Jeśli chodzi, kiedy zaczął obwiniony zakłócać nielegalne zgromadzenie? Nie wiem, czy to było od samego początku trwania zgromadzenia zaraz po otwarciu, czy to było odpalić? Nie potrafię tego określić, czy to było na samym początku, ponieważ ja jak gdyby zostałem wywołany, ja byłem dość blisko podium, na którym odbywała się demonstracja. I do tego stopnia, że ja słyszałem krzyki, które się odbywały tam gdzieś na tyłach. I to było, powtarzam jeszcze raz, w trakcie trwania demonstracji. Ponieważ osoba tutaj znajoma przyszła i powiedziała, że z tyłu odbywają się jakieś ekscesy, które prowadzą do zakłócenia demonstracji KOD. W związku z tym udałem się na tył. Ja byłem, można by powiedzieć, w 1/3 odległości pomiędzy ostatnim rzędem uczestników demonstracji, a podium, na którym wykrzykiwane były z kolei hasła, powiedzmy, leżące w sprzeczności do tego, co pan Bogosławski przedstawiał. Czyli krótko mówiąc, ja się udałem ze środka tejże demonstracji, słysząc w trakcie i trwania, jeszcze raz jeszcze, na koniec, tam stwierdziłem, że rzeczywiście dochodzi do słownego, jeszcze raz powtarzam, słownego zakłócania, bo żadnej innej formy rzeczywiście pan Bogosławski nie przedstawia. Nie prowadził, nie było tam żadnego zaczepiania, nie było tam prób agitacji innej jak ta, poprzez jak przyjmowanie tych hasł przez mikrofon. Dobrze. I właściwie nie sprawdził, kto obwiniony w ten sposób zakłócał. To znaczy, jeszcze raz. Może tak, ja przekazałem fakt. Natomiast co do tego, czy ty, ja nie jestem z fachowcem od prawa, które określa porządek publiczny, to panowie jesteście. Państwu przedstawiłem fakty, co do których jestem pewny, co do których teraz Państwo będziecie oceniać. Jeśli prawo dopuszcza możliwość zakłócania w ten sposób legalnie zorganizowanych demonstracji, no to w takim razie sprawa jest bezprzedmiotowa. Natomiast ja tylko w mojej ocenie, subiektywnej raz jeszcze powtarzam, doszło do takiego zakłócenia. Nic więcej. Wyciśnijmy. Czy świadek widział, słyszał, że to właśnie pan Bogosławski? Jak najbardziej. Tak. Czy pan świadek dzisiaj jest w stanie na sali rozpraw rozpoznać obecnego pana obwinionego jako mężczyznę z megafonem opisanego w pana? Tak. I pan rozpoznaje pana? Tak jest. Dobrze. Czy są inne pytania? A może tylko tyle, wysoki sąd dobrze zrozumiał. Obwiniony niedługo później, chyba po środku roku, zorganizował skądinąd prawdopodobnie chwalebny event, jak to nazwać, bo to już nie była demonstracja poświęcona nieszczęśliwie zmarłemu na komisariacie, państwa komisariacie, jak to rozumiem, policji. I podczas tej demonstracji przyszedłem zresztą w dobrej wierze na tę demonstrację, akurat zatem osoba jest prawdopodobnie to samo, co pan Bogosławski miał na myśli. I chciałem brać jej spokojnie udział. Również znalazła się tam grupka osób, które przyszły zakłócić tenże event. Sam osobiście poprosiłem, żeby po prostu też na ruch uszanowały raz, że osoby, które były z rodziny zmarłego, jak i tych, którzy legalnie, bo jak rozumiem, że pan Bogosławski miał legalnie zorganizowaną demonstrację. Także paradoks polega, proszę państwa, na tym, że rozmawiamy w tej chwili o formie, nie o treści. Każdy ma prawo do demonstrowania swoich opinii.
to suwerenny będzie oceniał tą rację. Też tak. To są postępy zasady, bo jest dokonanie oceny prawa. Byłem bliski podczas tamtej, podczas tamtego eventu. Byłem bliski też, ponieważ nie było policji, ona akurat się wtedy rozblokowała wzdłuż banku Getin i nie znalazła policjanta. Byłem również skłonny do zgłoszenia, zawiadomienia o tym, że pana Bogusławskiego event został również zakłócony w sposób nielegalny. Dobrze. Czy pan obwiniony miał jakieś pytanie do pana świadka? Nie tak. Dobrze, czyli niżej na pytanie obwinionego świadek zeznania. Proszę bardzo. Czy pan świadek wie, czy zdaje sobie sprawę, w którym dzień była przeprowadzona tam moja, te moje zakłócenie notyfikacji? No, który to był dzień? Nie, to był grudzień 2015, to że pamiętam. Niemniej jednak, jeśli trzeba będzie to uściślić, ponieważ mam zdjęcia z tejże demonstracji, jeśli panu potrzeba, ja mogę za chwileczkę to sprawę rozwiązać. Tak, to był 9 stycznia. 9 stycznia, to już. Teraz, czy może pan wskazać miejsce, w którym stałem, jako wymieniony tutaj, w którym stałem i rzekomo używałem nagłośnienia w czasie trwania manifestacji, miejsca, w którym przed tym, jak została oficjalna. W czasie trwania manifestacji. Nie, nie, nie. To znaczy się przed. Wysokie sądy. W czasie trwania manifestacji. W czasie trwania manifestacji. Stał pan w okolicach, to się powiedzie, południowej pierzei Placu Sądnego. Ale konkretnie, na chodniku, na jezdni. Nie. Nie zakłócał pan, nie rzeczywiście, bo rozumiem, czego pan zmierza. Nie zakłócał pan, nie zakłócał obwiniony ruchu ulicznego, bo stał rzeczywiście na chodniku. Po drugiej stronie, jak gdyby, ponieważ nie jest przedmiotem procesu zakłócania ruchu, tylko. Mam prośbę, pan świadek. Tak, oczywiście. Czy świadek widział w tym czasie, jakie czynności wykonywałem? Czy używałem właśnie w tym momencie tego nagłośnienia, tak. Czy robiłem jakieś inne czynności? Nie, żadnych innych czynności. Nie widziałem. Nie widział, świadek nie widział, że rozdawałem gazety? Nie. Świadek prawdopodobnie, o ile mówimy o tym tutaj rzeczywiście nie jestem w stanie się dopamiętać w pamięci, czy to było na tejże demonstracji, czy nie. Świadek rozdawał rzeczywiście gazety w okolicach restauracji Konspira w sposób absolutnie legalny, prawdopodobnie tutaj do tego nie było to żadna forma zaczepki, czy też tego, o tej osoby, które nie chciały brać, to nie brały nie było tam żadnej działalności. Tak. Rzeczywiście, o ile to było tak, o ile to był ten element, to rzeczywiście wcześniej, przed demonstracją, wtedy kiedy... Ja jeszcze raz, pan będzie łaskaw, że ja przedstawię swoją wersję, a później, że tak powiem, fakty to zostaną. Przed Wysoki Sądzie, przed demonstracją, rzeczywiście ze stolika zorganizowanego przy restauracji Konspira, pan Bogusławski rozdawał gazetki. Z ciekawości zresztą sam sobie taką wziąłem, żeby wiedział z czym mam do czynienia. No, ale nie była to forma nachalna, bo czy też jakaś taka, która była. Proszę kolejne pytanie. Czy świadek jest w stanie stwierdzić, kiedy odszedłem z miejsca, w którym rozdawałem gazetki, do miejsca wskazanego przez pana w momencie, kiedy używałem nagłośnienia? Nie jestem w stanie, dlatego że ja udałem się natychmiast na demonstrację, po to, żeby wysłuchać tych organizatorów i osób zaproszonych przez organizatorów. W związku z tym nie jestem w stanie twierdzić, w którym momencie doszło do pańskiego przemieszczenia się spod restauracji Konspira na tenże chodnik Placu Sądnego. Niemniej jednak z całą stanowczością podkreślam, że w trakcie trwania tej demonstracji, a nie po jej zakończeniu, wywołany zostałem, żebym po prostu w jakiś sposób zareagował na to, że z tyłu przez mojego znajomego, że z tyłu po prostu odbywa się jakaś forma zakłócania porządku publicznego. Nie jestem w stanie panu powiedzieć, w którym momencie pan przemieścił się z tym miejsca. Pan jako świadek kojarzy, w którym momencie pan podszedł do mnie w momencie, kiedy ja używałem tego nagłośnienia. Czy to było w czasie trwania manifestacji? W czasie trwania manifestacji, natomiast jest pan tego pewien. Jestem tego absolutnie pewien. Czy widział pan w tym czasie osoby rozchodzące się do swoich domów? Nie, to znaczy się może jeszcze inaczej.
Rzeczywiście, ponieważ część tego zdarzenia miała miejsce po już zakończeniu pierwszej demonstracji, no to automatycznie część rzeczywiście być może się rozchodziła. Ja tego nie widziałem, nie zwracałem uwagi specjalnie na osoby, które się rozchodzą, bądź też znudzone, bądź też nieprzekonane przez organizatorów KOT, co do swoich argumentów też mogły opuszczać takie zgromadzenie. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jakikolwiek był związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakończeniem demonstracji a wychodzeniem ludzi, którzy nie grają. Czy świadek widział kordon ludzi, który nie otaczał i używał wulgarnych słów, w których świadek również brał udział i używał stosunkowo wulgarne? To znaczy się widziałem nie tyle, że wulgarne słowa, przypadające do dzisiejszego zachowania części osób, które tutaj się pojawiły, to prosiłbym je eufemistycznie jako powiedzmy wyrównane co do swojego poziomu ekspresji. Były to rzeczywiście słowa osób zaniepokojonych, czy też niezadowolonych. Czy one były wulgarne? Nie były, aczkolwiek rzeczywiście no, forma, co rozumiemy przez wulgarność z punktu widzenia semantyki, no to już też jest nie do oceny. Ja uważam, że one nie były wulgarne, ale rzeczywiście był to wianuszek osób, które nie zgadzały się na to, żeby pan prowadził tego typu działalność podczas trwania demonstracji. A czy pan świadek był w tym wielu? Ja w tym świadku oczywiście, że byłem, ponieważ byłem jedną z osób niezadowolonych. Jeszcze raz powtarzam, Wysoki Sądzie, że ja byłem osobą, która gdyby spytała się policji, czy rzeczywiście pan Bogusławski posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, tego typu agitacji podczas trwania legalnej, jak rozumiem, bo być może jeśli się okaże nagle, że demonstracja promowania działalności była zorganizowana nielegalnie, no to wtedy w takim razie rozumiem, że sprawa zupełnie jest przedmiotowa i wtedy możemy tylko mówić o tym, czy pan Bogusławski o godzinie, tam już nie pamiętam, 14 czy 15 zastosował zbyt wiele decybeli do wygłaszania swoich praw, czy nie, ale też nie ma sens. Dobrze, proszę. Czy sytuacja, o której teraz mówimy, wydarzyła się w czasie trwania? Więc o której mówimy? Mówimy w tej chwili, o tym wianuszku i o tych pokrzykach w kierunku do mnie. Czy to się wydarzyło w czasie trwania manifestacji KOD-u, czy po zakończeniu? Nie jestem w stanie rzeczywiście rozgraniczyć tego momentu, w którym demonstracja się zakończyła, a w którym wianuszek, jak pan to ładnie określa, był pan otoczył i panu zwracał uwagę. Myślę, że było to za późno podczas, ponieważ gdyby tak nie było, to znaczy się mówię, gdyby tenże osoby niezadowolone, które stały na tyłach demonstracji, nie zwróciły się jak gdyby do pana i nie krzyczały, to praktycznie całej tej akcji prawdopodobnie by nie było. Czyli nie byłoby ogólnego tumultu, który temu towarzyszył, bo to Wysoki Sądzie, żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie tylko jakby w tym momencie megafon pana i decybele z megafonu pana Bogusławskiego tutaj robiły ogólne zamieszanie. Oczywiście w jakimś stopniu sprowokowani takim zachowaniem osoby z tejże demonstracji również rzeczywiście krzyczały o uciszenie się, rozejście i tak dalej. Tak na pewno. Proszę odmienionego, proszę jeszcze ja proszę jeszcze proszę świadka, na nic nie przepraszam. Świadka, czy świadek jest w stanie stwierdzić, kiedy ja używałem kawę, czy ja skandowałem hasła, czy wygłaszałem tylko przez nie moje poglądy? Wygłaszał pan swoje poglądy, tylko że te poglądy nie były poprzedzone formułą, zacytuję, czy powiedzmy tak, jak ja bym oczekiwał. Moim zdaniem Komitet Obrony Demokracji jest finansowany przez George'a Sorosa i oczywiście, ja mówię, ja mam przykład po prostu przez system identyfikacji. Otóż, gdyby tak było, prawdopodobnie moglibyśmy się tylko i wyłącznie teraz zastanawiać nad samą formą. Powtarzam raz jeszcze, to co powiedziałem na początku. Nie ja jestem pod oceny treści, ani też nie ma problemu. Ale to jest po prostu, proszę się odkażyć, ja wskazował pan. Tylko mówiłem swoje poglądy. Wypowiada, oczywiście tak, wypowiada pan tylko i wyłącznie swoje poglądy. Zacytuję, bo akurat mi zapadł w pamięci. Komitet Obrony Demokracji jest finansowany przez międzynarodową finansjera. Na przykład w ten sposób, prawda?
Czy to jest pogląd, czy to jest fakt, to to już zostawiamy. No nie ma co znamion. Dobrze, ale tutaj nie ma hasła. Tutaj pan Śledek słusznie zauważył, że to my nie jesteśmy tutaj od tego, żeby wygłaszać pański hasło. Pan ma święte prawo, o które walczyło dwa pokolenia o wygłaszanie wolne swojej prawdy. Nikt pan tego nie zabrania, ani nie zabroni. A będę pierwszy, który pan będzie bronił i się od tego czegoś dojdzie. Natomiast ale są chyba też nie są tutaj. My mówimy tylko w tej chwili o formie. I tylko to jest przyjemność do procesu. Czy są tam pytania? Ja oczywiście mam prawo, oczywiście również mieć swoje zdanie. Przepraszam, że wstąpię jeszcze, ale powiem w sposób jeszcze, bo każdy ma prawo. Wydaje mi się, że opiniony jest w jakiś sposób niezbyt usatysfakcjonowany. Ale są każdy ma prawo. Od najbardziej logicznych i dziwnie przygotowanych elaborantów nie ma największe prawnie w postaci tego kodu. Ma to tylko świetne. To już. Pytanie. Tak. To przecież jest polemiczny. Czy świadek jest w stanie stwierdzić, jak się zakończyła całe moje wystąpienie wówczas na tym chodniku? W jaki sposób się zakończyło? Nie jestem. W którym momencie? Nie, tego nie jestem w stanie, dlatego że ja opuściłem już całość jakby tego zamieszania z tym związane. Jeszcze w trakcie trwania tego, jak funkcjonariusze policji jak gdyby oddzielali, czy też uspokajali tłum, który był wyrażał swoje niezadowolenie, żeby się zapisać. Natomiast powtarzam raz jeszcze, nie wiem, jak się zakończyło, czy to formą zatrzymania, czy nie jestem w stanie odpowiedzieć. W stanie stwierdzić, czy głośniejsze było moje wystąpienie przez to urządzenie nagłośniające, czy głośniejsze były hasła, epitety krzyczane przez ten tłum, który się wokół mnie zgadza. Zdecydowanie uważam, że pańskie było głośniejsze. Z racji tego, że powtarzam raz jeszcze, były to osoby zdecydowanie starsze wiekiem. A na dowód tego mogę zaprezentować film, który pozwoliłem sobie również, tak jak pan nagrywał, tak jak ja również nagrałem, w związku z tym pewnie wysoki sąd będzie mógł w stanie ocenić, czy te osoby rzeczywiście posiadały na tyle duży dar emisji wokalnej, że były w stanie pański megafon zakrzyczeć. Przepraszam, pan już tak. Nie może złożyć formalnie wniosku. Zakreślić opinionego termin 7 dni do złożenia do akt sprawy pisma procesowego zawierającego dane personalne oraz adresy, No też oczywiście w przypadku pana świadka, który jest radnym, to też może być adres urzędu gminy, tam też są wezwanie może wysłać. Zawierającego dane personalne oraz adresy korespondencyjne. Może być adres miejsca pracy albo adres domowy to według uznania. Czyli osób o przesłuchanie, których wnosi w charakterze świadków. Złożenie to akt sprawy wnioskowanych zapisów wideo. Celem ich przygotowania do odtworzenia na sali rozpraw przez informatyka tutejszego sądu. To są kwestie techniczne. Będzie można do głównego ekranu podłączyć, odtwarzać i na tym ekranie przebieg manifestacji, przebieg zapis wideo, który pan dokonał, czy ewentualnie, jeżeli pan. Tutaj jedna sala, która zapewnia możliwość udziału przedstawicieli środków masowego przekazu i udziału osób trzecich w charakterze widzów, po prostu inne sale są zwykłe. Natomiast bezwłocznie po tym, jak pan opiniował 7 dni, to jest, czyli proszę, żeby do przyszłego piątku pan to pismo złożył na biurze podawczym, bądź wysłał listę poleconym, wskazał imieniem, nazwisko oraz adresy korespondencyjne osób, których pan wnosi o przesłuchanie w charakterze świadków i złożył pan na najlepiej na płycie DVD albo płycie CD ten zapis wideo o odtworzeniu, którego pan wnosi, wtedy informatyk przygotuje go do odtworzenia przed terminem kolejnej rozprawy. Tak, jesteście państwo. Dziękuję bardzo, że był przy scenie, więc nie widział, kto krzyczał. On krzyczał. A nie on nikt nie zobaczył, kto krzyczał. Nikt wtedy nie krzyczał. Ale ktoś krzyczał, to nie wcale nie świadczy. Dwa razy zaprzeczał.
Bo najpierw chociaż był tak blisko, że nie wiedział, kto krzyczał. Bardzo mi przykro dla tego pana, ale no niestety, muszę ponieść tego konsekwencji. Jeszcze jedną uwagę chciałem na przywrócić. On nie był organizatorem, tylko uczestnikiem. On powinien zgłosić organizatorom, że ty zakłócasz, a nie, że on szedł przed do ciebie i ci przeszkadzał. Ale sam powiedział, że był pod sceną, to on nie widział, kto krzyczał. Pod sceną był na początku, w trakcie mojej. A do ciebie podszybkowo nie postawił. Świetnie, bo nie ustosowałeś się do tego pytania policjanta, tylko bardzo podświetuje pytanie, ale to warto. Musisz zażądać dowodów, oskarżyciel musi ci podać dowody, że tak samo jak jest oskarżenie. Nie może być tak. Ty musisz to zażądać. To jest raz. A albo tego wszystkiego, to jego oskarżę o zwrot. Trzymaj się. Z Panem Bogiem, Janek, trzymaj się. Cześć Boże. Bogiem, proszę. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, naprawdę. Jestem zaproszony, że dziękuję.